Biblia według księdza Piotra Pawlukiewicza. Z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie: oto czynię wszystko nowe. Kochać jak Jezus. To otwiera bramy nieba, które Bóg daje, nowego nieba i nowej ziemi. Zwróćcie uwagę, że my bardzo często chcielibyśmy, żeby Pan Jezus nam wyregulował życie ziemskie, przywrócił do zdrowia, żebyśmy mieli wyniki, cholesterol, żeby dzieci pokończyły wymarzone przez rodziców i przez siebie uczelnie, żeby, no oczywiście, wróciło zdrowie, żeby z ludźmi było pełne porozumienie, żeby się mężowie z żonami pogodzili. Ale Pan Jezus nie przyszedł tu, żeby nam naprawiać. Tutaj deseczką, tutaj klejkiem, tutaj czymś. On przyszedł dać nowe. Przeorać tą starą ziemię. Przeorać mentalność taką złą, którą grzech pierworodny wprowadził w świat. I zasiać nowe ziarno nowego życia. I zejdzie wtedy właśnie ten piękny obraz Kościoła nowego. Jak już Państwu mówiłem, Ewangelia podaje, że zapadła cisza na 30 minut. Niektórzy mówią, że ta cisza to było to, że zatkało ich po prostu, tych, którzy byli przeznaczeni do zbawienia, jak piękne jest niebo i ta nowa ziemia i nowe niebo. Ale to będzie ten sam świat, bo będą, jak to wielu teologów przekonuje, będą zwierzęta, a na pewno nie będą gryzły psy ludzi. Będą rośliny. Jeśli to ma być świat tu zmartwychwstanie, bo Jezus nie mówi, że przeniesiemy się na inną planetę. To się jednak będzie nazywać nowa, ale ziemia. Nowe, ale niebo. Czyli coś, z czym już mieliśmy do czynienia, bo są to znane pojęcia. To będzie inny stan. Stan istnienia świata i stan istnienia nasz. A przede wszystkim wszystko będzie się rozgrywać w naszym duchu. Gdzie znowu wrócimy do pełnego posłuszeństwa, zaufania Bogu i znowu odkryjemy, że to jest największe szczęście, jakie człowiek może zyskać. Zaufać Bogu i żyć Jego życiem. Bóg ustanowił Kościół jako oblubienicę dla Chrystusa, za którą On przelał krew i oddał swoje życie. Kościół nas karmi, Kościół nas poucza, Kościół nas pociesza. To są wszystko funkcje matki, która jest powołana do tego, żeby dziecko otoczyć taką formą takiej miłości. Oczywiście, proszę Państwa, iluzją jest czekać na pełnię szczęścia. Ja mówię, że ci, którzy żyją sprawami bożymi, mają tajemniczą pokój w sercu. I się zgadzam. Ale wszyscy pragniemy jeszcze jednego: zobaczyć Boga, doznać pełni Jego życia. To są te obietnice, które nam zostawił. Ku temu zmierzamy. To ma być naszym ostatecznym celem. Zaskakuje nas dzisiaj Biblia, która mówi w księdze właśnie Apokalipsy: ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie. No właśnie, zaskoczył mnie kiedyś ojciec profesor Sali, który napisał, że Adam i Ewa mieli normalny system nerwowy. Ich też coś mogło boleć. Tylko, proszę Państwa, powtarzam, ból z miłości znoszony dla kogoś, kiedy się widzi sens tego bólu. Nie jedna matka wzięła nadgodziny, pracowała o 3 rano, wstawała, żeby córka miała pieniądze na opłacenie szkoły. I ona cierpiała z tego powodu, że o 3 musi codziennie wstawać. Dzieciom nie mówiła nawet. Ale to było takie cierpienie
to było takie cierpienie z ogromnym sensem, napojone miłością. Natomiast są takie cierpienia, które nie mają nic wspólnego z miłością. Prawda? Babcia obrzuca wnuczka prezentami, bo ma wysoką emeryturę. Już do niczego niepotrzebne są pieniądze w tej chwili. Na lekarza ma odłożone, na pogrzeb ma odłożone. Niby jako dobra babunia przynosi ciągle prezenciki. Po pewnym czasie dzieci pytają ciągle o babcię. Poza tym są rozskojarzone tymi prezentami. Niby na zewnątrz to wyglądało tak samo. Głaskała, przytulała, obdarowywała. A jednak to było zupełnie coś innego niż miłość Jezusa Chrystusa. Zupełnie coś innego. To jest niesamowite, ale ciągle mamy to takie pojęcie bardzo naturalne miłości, że właśnie jestem dobry dla kogoś, przebaczam, służę mu, obdarowuję go, zachwycam się nim. Ale na przykład często brakuje w tym zestawie słowa, o które walczy ksiądz Dziewiecki z Radomia. Wymagam też. Od siebie i od niego wymagam. To jest prawdziwa miłość narzeczonych. A nie, że pozwalamy sobie na coraz więcej. I dlatego jest tu napisane, że Bóg ociera im łzy zbawionym po wejściu do nieba. Pamiętajcie, łzy będą płynąć, dopóki tu będziemy na ziemi. Z przeróżnych powodów. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.